Od piątku do piątku Ryszard Bańka, dobry wieczór. Wraz ze mną w studiu dziś wydarzenia mijających dni komentować będą Rajmund Wełnicz, Rosko Szaliński, Maciej Gaca przy swojej sztaludze i Romek Wójcik z Telewizji Zachód. A zaczynamy od tego, co wznieciło czy wywołało wielką burzę w zespole szkół numer 3, mianowicie o zamiarze likwidacji zespołu szkół numer 3. Tak jak tu siedzimy poza Maćkiem, wszyscy byliśmy na spotkaniu starosty z pracownikami i uczniami tejże szkoły, no i mamy jakieś tam wnioski, swoje opinie na ten temat, co tam się działo. Zacznijmy od Rajmunda, bo on wytrwał najdłużej. Ja jestem też troszeczkę zorientowany, bo prześledziłem to. Widziałeś relacje, tak. Nie tylko prawie do końca tam siedziałem, ale też i no, poczułem się zobowiązany tak wobec czytelników i załogi i budowlanki, no bo niejako ja o tym poinformowałem. Ty wywołałeś tą burzę. Znaczy, oczywiście to nie, ja tylko przynoszę informacje, tak, że takie plany w starostwie są konkretyzowane. Kto uważnie śledził wypowiedzi starosty i w kampanii wyborczej i tuż po, no to mógł się domyślić, że takie ruchy będą, tak? I w rozmowach przecież mówił po wyborach, że on stawia na, to nie było wprost powiedziane, że on stawia na reformę kształcenia zawodowego, że chce mocno na to kształcenie zawodowe postawić, które kuleje. Ale o tym się kuleje. Mówi od kilku lat już przecież. Nie? I dopowiadał, że będzie to z jednej strony, chce dofinansować, doposażyć też szkolnictwo zawodowe, żeby kształciło w takich kierunkach atrakcyjnych. To teoria oczywiście, bo zaraz powiem, jak to w praktyce wygląda. Z drugiej strony konieczne są cięcia. Oszczędności tutaj, bo które wymusza demografia. I nie trzeba tutaj być jakimś, było specjalnie pytią, żeby nie domyślić się, że chodzi tu o likwidację i łączenie szkół. Dwa lata temu ten pomysł już przecież był bardzo zaawansowany, żeby mechanik połączyć z budowlanką, a zawodówkę z rolnikiem. Wtedy to poniekąd z powodów formalnych, bo szkół się okazało łączyć nie można, tylko trzeba przeprowadzić proces likwidacyjny. To się dokładnie nazywa restrukturyzacja, a oznacza likwidację. Chodziło bo szkoły miały być, muszą być zlikwidowane przed takim połączeniem. Jak zwał, tak zwał. Chodziło o to, żeby po prostu młodzież z tych czterech szkół, krótko mówiąc, skomasować w dwóch obiektach. I od początku było to raczej jasne, że mowa jest o mechaniku i o zawodówce na 1 maja, że tamte szkoły miałyby się. Wtedy i protestował rolnik, bo akurat rolnik sobie dobrze w tym niżu demograficznym okazuje się radzi. Wtedy ten temat upadł. W roku wyborczym oczywiście nikt tego nie zamierzał powodów, robić. Tak? Więc po wyborach temat było oczywiste, że wróci akurat zaraz po i tak było. To było w takim można pakiecie, ten projekt, czyli zlikwidowanie budowlanki i przeniesienie kształcenia budowlanego do mechanika na ulicę Koszalińską, no był w takim pakiecie, że no pozostają obiekty wyremontowane w dobrym stanie na ulicy Artyleryjskiej, no i pojawił się tam pomysł wyższej szkoły zawodowej pod auspicjami no, Kronoszpanu, tak, że miałby tam być kształcone kadry inżynierskie, specjaliści dla tej firmy w Polsce i na rynkach wschodnich, no to trochę taka odległa przyszłość. Do ludzi dotarła, do pracowników, rodziców, uczniów dotarł taki przekaz, no, że ich szkoła ma być od września zamknięta po bardzo burzliwym spotkaniu. Ja nie pamiętam takiego w historii samorządu szczecineckiego powiatu. Nauczyciele naprawdę byli zbulwersowani, ubrani na czarno, hasła takie dosyć ostre, no wygarnęli tam staroście, ale starosta też nie pozostał dłużny. Przedstawił pewne no, nieubłagane liczby, pewne fakty, spadającą liczbę uczniów. Tak? Zwróć uwagę, że nauczyciele mieli przede wszystkim pretensje o to, że dowiedzieli się o tym z głosu Koszalińskiego, a nie od dyrekcji, nie od starosty bezpośrednio. No cóż, taka nasza rola jest, żeby takich informacji dociekać, ale i ten proces decyzyjny był w toku. Tak? Po prostu uchwała zarządu powiatu została podjęta. To musi wszystko być przeprowadzone, uchwała o zamiarze likwidacji do końca września. No, starosta mówi, no nie ma dobrego momentu, żeby to ogłosić, tak?
No ale ten moment taki został wybrany w czasie dziwny, ferie. Akurat w czasie ferii i kiedy rozmawialiśmy z uczestnikami tego spotkania, między innymi z nauczycielami, to oni się dowiedzieli gdzieś tam, nie wiem, z mediów albo koleżanki, koledzy do nich zadzwonili, przyjechali, wrócili z wyjazdów. No to tylko świadczy o tym, że to chyba, to no chyba troszeczkę błąd takiej komunikacji, tak? Jeżeli starostwo miało takie plany, a miało, to powinno to no, konsultować już na pewnym etapie, na pewno z pracownikami, z rodzicami. No, starosta na pewno nie tylko ich zawiadomić, prawda, żeby spełnić ten wymóg. No my rozmawialiśmy formalny. Przed spotkaniem z dyrektorką zespołu, która nam powiedziała wprost, że ona była kilka dni wcześniej w starostwie i tam nikt na ten temat no, słowa nie powiedział. Także ona ja nie wiem nic teraz, nie wiedziała. Ja nie wiem teraz, jak się do tego odnieść, do jej wypowiedzi, bo ona mówiła, że dowiedziała się dosłownie dzień czy dwa dni przedtem, ale z wystąpienia pracowników szkoły, między innymi pana Rybaka, tak? On twierdził, że to było porozumienie między panią dyrektor i starostą. Tam było dużo emocji na pewno w tej... No, ja się nie dziwię, że było dużo emocji. Ja może jeszcze chciałem w ten sposób powiedzieć, że no jesteśmy dobrze w likwidowaniu. No, nic nowego nie powstaje, likwidujemy. No, to jest zatrważające. Ja już nie będę przypominał, no, ale może warto o tym powiedzieć. Likwidacja stoczni, bo nam są niepotrzebne. Likwidacja nie wiem, punktów pocztowych na wsiach, likwidacja szkół, małych szkół, które kiedyś funkcjonowały. No po prostu, tak jak na tym w swoim wystąpieniu powiedział pan Paweł, tak? Paweł Rybak. Adam Rybak. No po prostu ta Polska się zwija i o tym trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Nie udawajmy, że, no ale Romek, że no nic w się... Przypadku... Nie, bo zaraz powiesz, że to względy ekonomiczne, tak? Demograficzne, ale i ekonomiczne. No. Może rzeczywiście trzeba było wcześniej, jeżeli to schronisko przynosiło takie straty, no to niech starosta teraz nie ma pretensji do pani dyrektor, że ona nie wiem, nie informowała o tym, że to schronisko przynosi takie straty, ale trzeba było po prostu je zlikwidować. Bo przeskoczymy do tego, że konkluzja tego spotkania była taka, że no, żeby jakiś kompromis próbować przynajmniej wypracować, czyli starosta, no, nie doczekawszy się żadnej takiej propozycji ze strony nauczycieli, którzy pewno chcieliby zachować ten status quo, tak, żeby i szkoła istniała dalej i uczniom zależy, no, byli na momencik, tym spotkaniu. Momencik. No, ustępstwo, zaraz powiem, że to takie może być trochę złudne ustępstwo, tak, że budowlanka jednak formalnie będzie zlikwidowana, kierunki budowlane zostaną utrzymane w ramach nowej szkoły, ale de facto będą przyłączone do mechanika, powstanie pod nową nazwą, to zespół szkół techniczno-budowlanych, jak zwał, tak zwał. Będzie zlikwidowane to schronisko na ulicy Artyleryjskiej, które przynosi straty potężne całkiem i będzie jedna dyrekcja, jeden arkusz organizacyjny, czyli ci nauczyciele by z obu szkół musieli się tutaj tymi godzinami podzielić. Ale no, sedno sprawy, czyli te pracownie, ta szkoła wychuchana, wydmuchana, tak przygotowana do kształcenia budowlańców, zostałaby na ulicy Artyleryjskiej. To się nawet tak na pierwszy rzut oka pracownikom spodobało, tak? Bo to jest no, jednak możliwość utrzymania jakiejś pewnej odrębności, pracy przede wszystkim dla nich, utrzymanie tej tradycji już wieloletniej tej szkoły. Kryją się za tym dwie niebezpieczeństwa. Przede wszystkim po takim ruchu, no, nie będzie już żadnych przeszkód formalnych, nie trzeba nikogo będzie o zgodę pytać, żadnych uchwał podejmować, żeby w ramach jednej szkoły już za jakiś czas, no bo dzieci raczej nie przybędzie, tak? Nie, na pewno nie przybędzie uczniów w żadnej ze szkół powiatu szczecińskiego, bo ta demografia rzeczywiście pikuje. Że za jakiś czas może się okazać, że no, ale to nie będzie sensu utrzymywać rzeczywiście obiektów na ulicy Artyleryjskiej i młodzież się przeniesie na ulicę Koszalińską. Przecież w środę odbyło się spotkanie w starostwie starosty z nauczycielami zespołu szkół numer 3. Starosta ich tam sprowadził do parteru i powiedział jasno, to będzie tylko rok, później ta szkoła zostanie zlikwidowana i nauczyciele, część zostanie zatrudniona, a reszta na bruk. Także, I nawet w tym pierwszej fazie na pewno były takim aksamitnym połączeniu likwidacji, jak to nazwali. Bo my nagrywamy ten program w czwartek, w piątek będzie sesja, także zobaczymy, co będzie na sesji. Sesja akurat w tej sprawie nie jest
poświęcona. A nie poświęcona, ale zobaczymy, co będzie na sesji. Być może będą jakieś tematy, ale to mówię, no... No ale sprawa już jest, bo to spotkanie odbyło się we wtorek. We wtorek doszło niby do porozumienia. Ci nauczyciele nawet byli zadowoleni. Tam było dużo było takich argumentów, prawda, no, jak ta nasza oświata ma wyglądać. Nie tylko ta ponadgimnazjalna średnia. Ja cały czas przyzwyczajony jestem, że to są szkoły średnie, jednak a nie ponadgimnazjalne, ale też o gimnazjach była mowa, że już w gimnazjach, prawda, jest zaniedbane pewną pracę no, doradców zawodowych, żeby wybrać te szkoły, które dają pracę. Porażką, tak, że co będziemy tutaj mówili teraz o gimnazjach. Jeżeli stawiamy na kształcenie zawodowe, tak, no starosta ciągle powtarza, że na kształcenie zawodowe, że jest zapotrzebowanie, no był przedsiębiorca budowlany na tym spotkaniu, pan Paszkiewicz, on mówi, że nie może zatrudnić fachowców po szkole budowlanej, zatrudnia fryzjerów, to jego teksty są znane już tam od 2-3 lat, on to samo ciągle powtarza, tak? Że nie może zatrudnić, to jakaś przyczyna musi być, no bo jeżeli z budowlanki wychodzą wykształceni fachowcy w jakiejś tam dziedzinie, no to powinni trafić do takiej firmy budowlanej. Jak był system ośmioklasowy i potem trzyletnie szkoły zawodowe, albo 4-5-letnie technika, albo ogólniaki 4-letnie, to młody człowiek podejmując decyzję miał 15-16 lat, tak, wybierając szkołę średnią. Dzisiaj gimnazjaliści idą do szkoły średniej w wieku 16 lat. Też 16 lat, tak. Ta ścieżka wydawałoby się wyboru zawodu jest jakby wydłużona, tak? Ale nie, no, ci ludzie idą, mówią się, czasami idzie do ogólniaka, to jeszcze te 3 lata, żebyś jakąś decyzję podjął. Namnożyło się szkół ogólnokształcących. No ale może właśnie tam powinny być ograniczenia, zmniejszenie. Ale starosta rozkłada bezradnie. Ale co my mamy robić, jak rodzice chcą posyłać dzieci do ogólniaka? No ale co? I pootwierali te ogólniaki. Ale co za problem otworzyć 4 klasy, a nie na przykład 6? Odpowiedź starosty jest taka, wicestarosty, że jeżeli my nie otworzymy klasy, nie wiem, strażackiej, piekarza, czy kucharza, czy tam to, innego barmana, to pójdą? To otworzą to szkoły prywatne. No więc ja... Ale które, jakie prywatne szkoły? No są szkoły. Nie masz świadomości, że dużą część dotacji, subwencji oświatowej zasysają szkoły niepubliczne. Ale które zaoczne. One kształcą w dziwnym trybie, można powiedzieć. Tak, no. To młodzież i też im przysługuje normalnie subwencja. Jak powiem, jak psu zupa, zgłaszają się po to, mają wykazy uczniów, jak oni się tam uczą, jak prawda, z frekwencją, czy tylko figurują na papierze, to już jest temat na inną bajkę. Ale otrzymują tą pieniądze, bodajże 1 800 000 w ostatnim roku zainkasowało. No przynajmniej taką cyfrę starosta podał. Tak. Ale pozwólmy Maćkowi powiedzieć, bo on... No bo wy tak się rozgadaliście, panowie, ale chyba nie na temat trochę. Bo mieliśmy mówić o tym spotkaniu, a ja tu widzę, że o spotkaniu to tu jest najmniej. Ja to spotkanie było jakąś tam konsekwencją pewnej sytuacji. Ja to spotkanie prześledziłem i moje odczucia są takie, no... Po pierwsze, chyba nie potrafimy już w ogóle ze sobą rozmawiać, bo nie bardzo wiedziałem, po co w ogóle to spotkanie było, bo no przecież jeżeli jest konflikt, to trzeba rozmawiać. No, to na rozmowę nie wyglądały, to były jakieś oświadczenia. No, pan poseł złożył jakieś oświadczenie takie nawet w kierunku bardzo ogólnopolskim. Potem pan przedsiębiorca mówił, że założył zakładową... Były najciekawsze, wybrane pewno... Przepraszam, no, spotkanie trwało bite 4 godziny i ja byłem prawie na całym. I niczym, się skończyło. Natomiast rozmowa, ja się dowiedziałem, mimo wszystko była ja rozmowa, mówię, no. Ale ja mówię o tym, co społeczeństwo się dowiedziało. No, dowiedziało się na przykład, że młodzież nie chce się uczyć. Potem słyszałem, że coś tam z płacami jest nie tak. No, ale gdzie z płacami? W firmie? No w firmie. Że ja też podejrzewam, bo tam młody człowiek wygłosił tekst, że młodzi ludzie są na zmywaku w Anglii. No, i wracamy do tematu, że no, można pracować, ale każdy zadaje sobie pytanie, ja też, za ile. Prawda? I to jest też istotna sprawa, że ze szkolnictwem zawodowym nie jest najlepiej, tylko o tym wszyscy mówią, że nie jest najlepiej, że tam brakuje fachowców, że źle się uczy.
I o tym wszyscy od lat rozmawiają, znaczy wygłaszają, bym powiedział, tezy na ten temat. Natomiast jak przychodzi, nie, w ogóle nie przychodzi do rozmów, a na końcu jest właśnie pomysł, to zlikwidujemy szkołę. Ja jedną likwidację szkoły przeżywałem, dwójkę. Wiem, że przy takich okazjach to jest więcej emocji, więcej, że tak powiem, krasomówczych wypowiedzi. A to trzeba po prostu sobie to odpuścić, trzeba usiąść i trzeba myśleć i trzeba rozmawiać i wtedy może, ale najpierw trzeba wiedzieć, o czym my rozmawiamy, bo no bo jeżeli ma być rozwój szkolnictwa zawodowego i w tym kierunku mamy iść, bo wiemy, że to kształcenie ogólnokształcące to nie jest najlepszy pomysł, no to z drugiej strony jak to się ma do tego, że no jak gdyby no zwija się to szkolnictwo zawodowe. I jeszcze jedna taka moja uwaga, otóż usłyszałem, że tam są pracownie, no bym zachęcał ciebie, drogi Ryszardzie, żebyś z kamerą może tam się udał do tej szkoły budowlanej, jak te pracownie wyglądają, bo prawda jest taka, że uczeń szkoły zawodowej w przypadku budowlanki, jakby on miał się fachu nauczyć na budowie, to on się nigdy tego fachu nie nauczy, bo przedsiębiorcy nie są zainteresowani tym, żeby uczeń marnował materiał, prawda? Tak. Przedsiębiorcy nie ma są czasu zainteresowani ich uczyć, tym, żeby bo oni przedsiębiorstwo pozmywali. Jest zainteresowane, tak, żeby wykonać określoną pracę i najczęściej to ci uczniowie no, to są popychadłami takimi. No. I wiem coś o tym, bo też kiedyś uczniów... I coś przygotowałeś na ten temat? No tak, bo ja się naprawdę martwię tym szkolnictwem zawodowym. I jak to jest, czy oni rzeczywiście coś potrafią, czy nie? No i tu jest o kierunku technik jakiś tam krajobrazu, tak? No i tu chyba na lekcjach chłopcy nie uważali i nie wiedzą, czy do tego dołka tą roślinkę korzeniami, czy liśćmi. Ale na tym spotkaniu, ale tak, spotkaniu dowiedzieliśmy się na przykład, że to tam jeden z takich elementów, że ta szkoła ma całkiem niezłe wyniki w tych przedmiotach zawodowych. Że tam piąte miejsce w kraju, właśnie chyba w tym projektowaniu, tak, tym, ta klasa krajobrazu. A o tym jakoś tak, a na przykład, media nie informowały. Na przykład nikt nie podnosi, tak jak już mielibyśmy robić ranking szkół do likwidacji, to chociażby no, ta nieszczęsna szkoła w cudzysłowiu, przepraszam za to może określenie, zespół szkół w Białymborze, tak, który właściwie utrzymuje się na powierzchni tylko dzięki temu, że utworzono tam klasy policyjne i strażackie. Tak. Temat już kilka razy przez nas poruszany, czy to prawda, nie strażackie, tylko wojskowe. Strażackie w Rolniku są. Bardzo kiepsko matura na przykład poszła w zeszłym roku tam. Co trzecia osoba tam zdała wyniki. Ale starosta musi taką znowu, on jest trochę między młotem a kowadłem, musi tą szkołę utrzymywać, prawda, na powierzchni, na tych rubieżach powiatu szczecineckiego, bo jakby ją zamknął, zlikwidował, to tam młodzież ucieknie, to tam młodzież ucieknie do powiatu miasteckiego. Miasteckiego, a i tak jeszcze jakoś te nasze szkoły sobie dają radę, bo co czwarty uczeń w naszych szkołach to pochodzi spoza powiatu. Ale tak uwaga natury ogólnej, tak? Ja też przeżyłem likwidację dwójki mojej szkoły, w której się uczyłem, już oczywiście pracując zawodowo, ciężko to też pamiętam. Kolejna szkoła, z którą byłem blisko związany, czyli Medyk, w którym całe życie zawodowe praktycznie moja mama przepracowała, także została zlikwidowana. Także wiem, że po każdej takiej likwidacji takiej instytucji pozostaje wielka wyrwa, której naprawdę taka już można powiedzieć nawet w miejskiej, prawda, infrastrukturze. Taka już nie mówię o życiu, które się tam tylko koncentruje. Nie tylko w miejskiej, to są ludzie, w Polsce, bo to są wspomnienia. Tak? Tam jedna uczennica taka mówiła mi, że na przykład w budowlance, że ona, no, jej rodzice, dziadkowie pokazują, ja patrz, ja tu się uczyłem, tu kiedyś posadziliśmy drzewo, zobacz, jakie już wielkie wyrosło, tak? Ona by chciała też tą szkołę mieć z tradycjami, jakieś korzenie, tak? Bo naprawdę, jeżeli, jeżeli do czegoś ma samorząd dokładać, to niech szkół dokłada do oświaty. Do oświaty to i niech do szkół. Do oświaty, no a nie na przykład topi miliony kolejne w PKS-ie, który nie wiadomo jak sobie, prawda, na tym wolnym rynku. Tak, i tym ma, nie, 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 ja jeszcze, ja, jeszcze jedną rzecz chciałem, ja jeszcze jedną rzecz, bo kropka, powiedziałeś o medyku, tak, no, szkoły medyczne. No ale medyk zostały, to już jest dawna historia, nie? Zostały zlikwidowane w Polsce i teraz widzimy, jak wygląda sprawa z zatrudnianiem pielęgniarek. Tych pielęgniarek brakuje, one są coraz starsze, ja nie wiem, jak ten problem zostanie rozwiązany.
ciągle tylko likwidacje, likwidacje. No jeszcze jednej ciekawej rzeczy się dowiedziałem, bo to poseł Hoc powiedział, a panie starosto, dlaczego szukając oszczędności nie zmniejszy pan liczby członków zarządu? No słyszał odpowiedź, a to są funkcje społeczne. No ja teraz już nie wiem, to chyba nie są funkcje społeczne, bo o ile wiem, w ubiegłym roku chyba jeszcze było 3,5 tysiąca wynagrodzenie członka zarządu. Wynagrodzenie czy dieta? Bo to jest to są diety. No diety, no ale 3,5 to nie jest chyba funkcja społeczna. Dwóch członków zarządu jest na etatach. Starosta i wicestarosta. Tak. Do niedawna jeszcze był dyrektorem, też członkiem zarządu, dyrektorem Wydziału Rolnictwa. Ale to nie jest funkcja społeczna. Też był przy okazji dyrektorem i członkiem zarządu. Ale to nie jest No można także, powiedzieć także w tym sensie, że można się ciekawych rzeczy dowiedzieć, będąc na takim w każdym razie, ja w najbliższych dniach to sprawdzę. Podsumowując, to powinieneś podsumować, że zwijamy polskie państwo, no bo tak to wygląda. Zaczęliśmy od likwidacji stoczni, kopalni, nie wiem, linie kolejowe są zwijane, urzędy pocztowe, posterunki policji, małe szkoły. Co nam zostało jeszcze? Kopalnie też są powoli zwijane. Zgadzam się z tobą, że zwinięto wiele instytucji. Jeszcze zostały w naszym lasy kraju. Państwowe, które też podejrzewam, że niebawem zostaną sprywatyzowane, bo są takie zakusy. Ale też zawsze ale jak dobrze, dobrze zwiniemy, Roman, to potem będziemy mieli co rozwijać. Gdzie będziemy mieszkali? U siebie taka, czy że... u siebie? U kogo? Dobrze, ale stawiamy byle tutaj wygodnie. Ja konkluduję, powiem w ten sposób, że to załamujesz. Łatwiej jest zawsze coś zlikwidować, niż potem odbudować. I to zawsze trzeba mieć na względzie, podejmując takie decyzje. Zmieńmy teraz temat może trochę taki bardzo personalny, mianowicie po wielu, wielu latach kierowania Muzeum Regionalnym dyrektorem przestał być Jerzy Duć. Jak dobrze pamiętam, to on już w latach 80. objął funkcję kierownika wówczas. Nie, w 72. No więc... Ja pamiętam jeszcze pana... Nosił duży czarny kapelusz. Tak. Czarny płaszcz, biały szalik i wyglądał dostojnie. Pasował do tego muzeum. Kolegę, który również tak podobnie wyglądał. Nie, no to jest na pewno rekord nie do pobicia. Ja pana Dudzia pierwszy raz poznałem. To wygląda na to, że 32 lata? Nie, pana, więcej. Pana, 42. 42 lata. Pana Jerzego Dudzia poznałem w... 42 lata przepracował w jednej placówce. Jako szef. Szef. W dodatku. Bo najpierw jako kierownik, potem jako dyrektor. Ja pana Jerzego Dudzia poznałem po raz pierwszy, kiedy byłem uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego. On przez rok uczył nas historii. W drugiej czy tak, trzeciej klasie. Przez niecały rok był zastępstwa różne miał. Pracował chyba już wtedy, się zdaje, w muzeum i miał... Jak mówił w swojej biografii krótkiej, że on... Miał zastępstwo za panią Dziemianko wtedy. Tak, zastępstwo on po ukończeniu historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, co w tamtych czasach naprawdę zatrudnienia nie ułatwiało. Szukał pracy, miał z tą znalezieniem pracy problem i na takie doraźne zastępstwa pracował właśnie w Ogólniaku, w Parsencku bodajże. W szóstce, jeżeli mnie pamięć nie myli. A potem był wakat kierownika Muzeum Szczecinku, no i... I mimo tamtych czasów jednak kierownikiem jeżeli w 72 mówisz, tak? W 72, jeżeli został kierownikiem muzeum, to musiał już być wtedy kierownikiem, kiedy uczył mnie w Ogólniaku, bo to już był bodajże 73, kiedy rok. Wiecie, to muzeum w latach 70 to było naprawdę skromną placóweczką. No tak, skromna placówka, ale wtedy, no, budował to. Wtedy go poznałem, no i całkiem było to sympatyczne, te lekcje były całkiem przyjemne. Ja powiem w ten sposób, że on... A historykiem nie zostałeś tak jak ja. Nie, ale on... A mnie nie uczył pan Duć. On całkiem sympatycznie nauczył tego. Ale wartości przedmiot. Patriotyczne mu wpoił. Zdecydowanie. No w przeciwieństwie do was, nie wiem kto, czy tobie Maćku, nie wiem kto to je wpajał. Dla mnie wpojono, w ogóle nie jesteśmy patriotami. Albo jesteście, a nie chcecie tego ujawniać. I to jest ale przykre. Wracając do rozstania pana Dudzia z tym stanowiskiem, no on wcale do tego się nie palił. On był gotów jeszcze pracować. Tak, no bo muzeum to było jego dziecko, to było jego życie, on tam, jego pasja i zawód. Drugi dom, ale jak czasami mówi sam, może i pierwszy. Tym bardziej, że to, bo wiek emerytalny już osiągnął jakiś czas temu, ale to akurat w tym wypadku akurat takich instytucji nie jest dla mnie kryterium, żeby z tej pracy odchodzić. Zresztą nikogo na emeryturę wygonić nie można.
akurat w muzeum, gdzie się liczą tradycje, doświadczenie, takie, wiecie, no, w placówce zajmującej się historią, to akurat się przydaje. Nie stanowi przeszkody. Nie stanowi przeszkody. No, burmistrz nie widział już dalszej możliwości współpracy. Uważał, że muzeum powinno pójść swoją drogą. Czasami to takie zasiedzenie, powiem szczerze, pana Dudzia, już mówimy personalna, takich, że troszeczkę uważał to muzeum poniekąd, to nie jest złe słowo, złe określenie, niech się pan Jerzy nie obrazi, trochę uważał właśnie jak swój dom, jako swoją prywatną własność. Mi się zdarzyło parę razy mieć jakieś tam problemy, w cudzysłowie, z tego powodu, że nie miałem dostępu do takich czy innych tam eksponatów, bo panie, że tak dosyć się zazdrośnie strzegł, ale to są jakieś tam niuanse, takie, powiedzmy, każdy ma swoje tam przywary i przypadłości, takie nieszkodliwe zupełnie. Na pewno te 40 kilka lat pod jego kierownictwem no, muzeum przeżyło, nie ma co mówić, tak? No, wszyscy wiemy, w jakich warunkach funkcjonowało jeszcze kilka lat temu. Ja akurat na przykład byłem przeciwnikiem i jestem planów, które takie swoje memento zostawił pan dyrektor na odchodne, że on chce i będzie dalej za tym optował, żeby muzeum w zamku się znalazło. Ja uważam, że jednak nie z wielu powodów. Ta siedziba, która jest obecnie mojej ukochanej dwójki też, tak to się wszystko w tym naszym mieście kręci wokół naszych tych starych kątów, jakoś funkcjonuje, moim zdaniem dobrze. Jest akurat, wydaje mi się, przyszyte na naszą miarę. Boli mnie trochę, że wieża muzealna po takim przyklejeniu do galerii Hosso nie może się odnaleźć. Stoi już kolejny lat pusta. A miało być tak cudownie. Stoi pusta. Trzeba koniecznie wymyślić jakąś funkcję dla tego obiektu, no bo jeżeli to ma być taka paprotka w centrum miasta, no to nie. No cóż, ja panu Dudziowi bardzo dziękuję, tak? Dla mnie to jest prehistoria, tak? Ja mniej więcej tyle żyję, co on tym muzeum kierował, więc chociażby z tego powodu, no, aż trudno mi powiedzieć. No, ale... Cieszę się, że pana Jerzego pożegnano na sesji, bo ta atmosfera taka rozstania na przełomie roku nie była taka może najszczęśliwsza, no ale kiedyś trzeba w końcu się i z pracą rozstać. No właśnie. Ale cieszę się, że znaleziono ten moment, żeby mu podziękować, dać mu możliwość też forma, podziękowania. Forma wypowiedzenia to jest, no według mnie w skandaliczny sposób to tego dokonano. No, pan Jerzy Meduń zasłużył na to, aby odbyło się to w bardziej cywilizowany sposób. Potraktowany został jak jakiś szeregowy, zwykły pracownik, który tam niewiele wniósł do historii, powiedzmy, naszego miasta. Później chyba trochę się zreflektowano, no i na sesji Rady Miasta podziękowano w taki skromny sposób. Nie zrobił tego pan burmistrz, chociaż według mnie powinien to tego dokonać, a pan Zdzisław Miechowiecki, nie wiem, czym on tam się zasłużył akurat, żeby dziękować panu Dudziowi, bo były inne osoby. Ale Romek, nie możesz nikogo predysponowane do możliwości, żeby komuś podziękował. Ale powinien według mnie dokonać tego burmistrz, albo chociażby, nie wiem, przewodnicząca Rady Miasta, tak prywatnie, chyba bratanica pana Dudzia, również byłoby to... To ono może w gronie rodzinnym. Byłoby to chyba sympatyczne. No i tyle. Było to nieeleganckie na pewno pan dyrektor Dudź miał o to pretensje, a wyartykułował to w swojej tam wypowiedzi, chociażby na sesji Rady Powiatu. Akurat tam zabrał głos, bo na sesji Rady Miasta nie pozwolono mu tego uczynić, bo tak było. I to było przykre. Maćku, ty dedykujesz rysunek panu Dudziowi, tak? No tak. Oj, słuchajcie, emerytura to jest naprawdę smutny moment, bo człowiek się żegna z pracą. No z pierwszej chwili to tak się cieszy, że tam będzie wolny, no ale smutne to jest. Więc ja myślę, że panu Jerzemu Dudziowi jest smutno. Ale z tego co wiem, odbył on całkiem poważną rozmowę z Belbukiem, wychodząc z muzeum. I to mniej więcej wyglądało tak.
którego na szczęście Belbuk mu zazdrościł. Udało się wydobyć. Po 40 latach jest już wolny, a Belbuk po staremu będzie musiał w tym muzeum tkwić, czyli tyrać. Dobrze, że został przeniesiony z wieży do, tak, do muzeum. Ale to nie ukrywam, że to po naszej publikacji to ktoś sobie tam uświadomił, że Belbuk utknął w wieży muzealnej. I to wbrew najbardziej pozorom, wartościowy eksponat chyba. I to wbrew pozorom okazało się, że mógł tam utknąć na dobre, bo jak go tam wprowadzano, wnoszono, zamurowano, on przy pomocy dźwigu przez okno wjechał. W tej chwili to już jest niemożliwe. Niemożliwe, bo więc naprawdę tak na milimetry po tych krętych schodach był wyprowadzany. Ale wracając, udało się, tak. Wracając do muzeum, tak, jego przyszłości, bo musimy sobie zadać pytanie, prawda, a był taki moment w historii tego muzeum, że w ogóle no, pod znakiem zapytania jego istnienie dalsze istnieje. No, teraz trudno sobie nawet wyobrazić, żeby muzeum w Szczecinku nie było. Ale Szontak burmistrz mówił, że on oczekuje, tak, że to muzeum będzie trochę, można powiedzieć, że współczesny, nowoczesny, no bo to nie taka jest jego tutaj rola, ale no żeby tą ofertę taką bardziej, nie wiem, multimedialną, bardziej taką przemawiającą do młodych ludzi przedstawiło. No takim niedościgłym wzorem jest na pewno Muzeum Powstania Warszawskiego, no ale to nie ten rozmiar, nie ten rozmiar, sobie, nie te pieniądze i nie to miejsce. Zobaczymy, konkurs został ogłoszony na to stanowisko, na przykład w ten sam, bo to też był taki moment, bo na przykład też zmienił się dyrektor muzeum w Kołobrzegu, bo tam była pewna taka furtka, prawda, że jeżeli w jakimś okresie czasu nie został dany nowy angaż szefom tych placówek kulturalnych, no to one z mocy prawa wygasały. I to tak właściwie nikt, prawdę mówiąc, pana Dudzia, jeżeli mam być już tak ściśli, nie zwolnił. Nie zwolnił, tylko wygasła jego umowa, można powiedzieć, umowa, jego kontrakt nowego mu nie zaproponowano. Tak? Burmistrz nawet nie musiał w tym momencie go, prawda, oficjalnie zawiadamiać. Ale to już takie są szczegóły umowa z zakresu tam prawa, który nie ma znaczenia większego. Mm-hmm. No dobrze. Ale jak to nowe muzeum, musimy sobie odpowiedzieć, ma wyglądać? Mi się wydaje, że w ostatnich latach ono jednak zrobiło pewien ono taki, poszło daleko do przodu, zmieniło swój image. Kształt, zmieniło imidż. Przede wszystkim zmieniła się forma pokazania ekspozycji. Tam poszło wiele dużo imprez towarzyszących dla dzieci, prawda, co kiedyś się wydawało, że nie są jakieś zajęcia plastyczne, historyczne, gry jakieś planszowe, gdzie wiele rzeczy się tam dzieje dzieje nadal. Takie wystawy też takie około, powiedziałbym, historyczne, czasami takie obyczajowe, ale z perspektywy historii pokazujące no, różne aspekty życia, nie wiem, życie towarzyskie Szczecinka, historię, prawda, higieny, mniejszości tutaj, prawda, mieszkańcy. Nie jedna osoba przyjeżdżając z większego miasta zazdrości nam muzeum, bo mówi, że jest... I tutaj stawiamy kropkę. Amen. Trzeciego tematu niestety dzisiaj już nie przerobimy. Musimy go odłożyć na kolejny czas, a Maciek ma rysunek do tego tematu, którego niestety nie zrobiliśmy. Nie, to następnym razem. To następnym razem już sobie o tym porozmawiamy. Rajmund Wełnic, Maciej Gaca, Roman Wójcik, Ryszard Bańka. Do zobaczenia za dwa tygodnie.